W polskiej historii nieraz się działo, że ci zwyciężeni dawali potem podstawy do tego, aby kolejne pokolenia mogły dalej funkcjonować i być przywiązane do polskiej tradycji i polskiej państwowości. I chociaż powstańcom 75 lat temu nie udało się wywalczyć tej wolności, tej niepodległości, to pozostawili po sobie pewien przekaz. Ten przekaz, który mówił o tym, że nie wolno się poddawać, że ta miłość do ojczyzny, nawet jeżeli jest tłumiona przez zaborców, przez okupantów, przez wrogie nam siły, to ona powinna przetrwać. Nie tylko i wyłącznie miłość do ojczyzny, ale także to braterstwo między powstańcami, państwo przecież często ryzykując własne życie próbowali pomagać innym i to przesłanie pomocy innemu, słabszemu jest też jednym z elementów, które państwo pozostawiają tym pokoleniom, które dzisiaj żyją. Muzeum Powstania Warszawskiego doprowadziło do podpisania tej deklaracji powstańców, ale pojawił się też pomysł znacznie szerszy, aby nie tylko i wyłącznie przedstawiciele poszczególnych organizacji młodzieżowych reprezentowanych tutaj dzisiaj na tej sali, ale aby włączyć także niemal całą młodzież i zachęcić szkoły do tego, aby w podobnej akcji uczestniczyły. Pomysłodawcą tej akcji jest Muzeum Powstania Warszawskiego. My z panem dyrektorem podpisaliśmy już wstępnie taki list, który skierujemy za chwilę do szkół z propozycją udziału w tym przedsięwzięciu, ale o szczegółach myślę, że powinien powiedzieć inicjator tego przedsięwzięcia. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tak wyjątkową możliwość zaprezentowania dokumentu, który został podpisany w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Deklaracji podpisanej przez kilkuset powstańców, każdy z nich podpisywał tą deklarację osobiście, skierowanej do młodego pokolenia. Mimo że dziś jest rocznica zakończenia działań wojennych Powstania Warszawskiego, to dziś jest też rocznica, kiedy zaczęło żyć pamięć o Powstaniu Warszawskim jako wydarzeniu. Zaczął być budowany szacunek do bohaterów Powstania Warszawskiego. Powstańcy w swojej deklaracji opisali, jak dziś w czasach pokoju być bohaterem. Że wystarczy mieć umiłowanie wolności, że miłość do ojczyzny jest ważna, wierność, męstwo, honor, prawość, przyjaźń, tolerancja, pomoc słabszym, sumienność. Oczywiście, zapomniałem zapytać jeszcze pani Zofii Czekalskiej, Sosenki, bo ona by dodała jeszcze, jak słyszeliśmy przed chwilą, jeszcze jedno, zaradność. Więc dopiszemy następnym razem również tą zaradność jako cechę, którą posługują się powstańcy. Ale młodzi ludzie, gdyby chcieli dzisiaj być bohaterami, to również mogą skorzystać. Żeby dziś być bohaterem, wystarczy mieć te cechy. To nie jest trudne. Od te 10, a może 11 cech, którymi się człowiek powinien charakteryzować i już będzie bohaterem. A akcja jest dlatego wyjątkowa, że dzięki pomocy, dzięki propozycji Ministerstwa Edukacji, dzięki propozycji pana ministra, możemy to przesłanie powstańców warszawskich dziś wysłać do każdej szkoły w Polsce, do każdej szkoły podstawowej. Ale nagrodą dla tych, którzy będą chcieli coś z tą deklaracją zrobić, jest również możliwość uzyskania bardzo dobrej jakościowo wydruku, takiej idealnej kopii tej deklaracji, na której jest podpisanych 200 powstańców. Więc każda szkoła, która się do nas zgłosi, która odpisze, że chce mieć taką deklarację, otrzyma taką deklarację, która dokładnie tak jak ta, tylko jest na niej więcej podpisów, wygląda i będzie ją można w dobrym miejscu, w wyeksponowanym miejscu w tej szkole powiesić. Także dzięki temu listowi, nie dość, że do każdej szkoły w Polsce dotrze ta deklaracja powstańców warszawskich, to jeszcze ci najaktywniejsi będą mogli dostać w prezencie przygotowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwo Edukacji idealną kopię, piękną kopię tej deklaracji. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, że taka działalność wychowawcza, patriotyczna szkoły z naszego punktu widzenia jest bardzo, bardzo ważna. Stąd
taka inicjatywa zarówno Muzeum Powstania, jak i organizacji młodzieżowych tutaj zgromadzonych, czy przynajmniej reprezentantów, jest warta rozpropagowania. Stąd będziemy zachęcali dyrektorów szkół, nauczycieli do tego, aby zechcieli w tej akcji uczestniczyć i aby ta deklaracja przypominała potem na co dzień, jak uczniowie mogli i powinni zachowywać się także w tym życiu pokojowym.